Dlaczego wszyscy świętujemy tę rocznicę? Nawet pan prezydent postanowił wygłosić orędzie, w końcu chyba w ten sposób podkreślając wagę tego, co stało się rok temu. Ale ponieważ pan prezydent nie wpadł na pomysł, aby przypomnieć, jaka jest istota tej zmiany. Otóż 15 października Polacy powiedzieli jednoznacznie, że mają dosyć rządów partii, która także pana prezydenta usadowiła tam w Pałacu Prezydenckim. Chcę bardzo... Mamy... Bardzo państwa proszę o spokój. Bardzo państwa proszę o spokój, a jeżeli chcecie krzyczeć, możecie opuścić izbę. Co teraz robicie? Nie chcecie uczestniczyć was w jej obradach. Abyście, bardzo proszę, przestali rządzić, żebyście odeszli. Pani poseł Korosińska, zwracam pani uwagę, że zakłóca pani obrady Sejmu. Odchodzicie, to Polacy z całą pewnością przyjmą także tę manifestację z satysfakcją. Chcieli, pani żebyście odeszli. Pani poseł Paluch, zwracam pani uwagę, że zakłóca pani prowadzenie obrad Sejmu. Słowo klucz 15 października rok temu i dzisiaj to bezpieczeństwo. Przed chwilą z tej mównicy padły słowa nieprawdziwe. Ja mógłbym, wiecie, wyzłośliwiać się nad tym orędziem prezydenckim. Mógłbym powiedzieć i rozwinąć tę dość oczywistą sytuację. Pan prezydent Duda... Pan prezydent Duda zaczął jako prezydent PiSu, niestety nie polskiego narodu, i dzisiaj kończy tę swoją misję, znów pokazując bardzo wyraźnie, że był prezydentem jednej partii politycznej, a nie narodu polskiego. Mógł w ciszy i z szacunkiem uczcić rocznicę wyborów, które zarówno jemu jako prezydentowi PiSu, jak i partii, która go wyznaczyła do tej roli, które pokazały bardzo wyraźnie, co Polacy myśleli o 8 latach rządów PiSu i o 2 kadencjach pana prezydenta Dudy. Ale z tej mównicy chciałbym przejść do pewnych konkretów. Dlaczego 15 października Polacy powiedzieli nie tym, którzy przed chwilą wyszli z sali sejmowej? No bo dla nich rocznica 15 października to jest oczywiście cierpienie. Tak jak my wszyscy i w Polsce, i tu na tej sali cieszymy się z tego, co stało się rok temu, to dla tej strony sali to jest oczywiście źródło cierpienia.